Jeśli chcemy zjeść Pana Boga, to często popełniały pewien błąd. Pewien błąd. Taki przykład. Wyobraźmy sobie, że ktoś tam, no nie wiem, gdzie go wymyśleć, z dzikiego buszu, z jakiegoś innego świata, za naszej kultury, cywilizacji, przyjechał do nas i opowiadamy mu o naszym świecie, opowiadamy mu o tym, co jemy i pokazujemy mu herbatę, taką w torebeczce na sznureczku. Mówimy, widzisz, to jest herbata? To jest nieprawdopodobnie popularne wśród Europejczyków. To pijemy rano, wieczorem, to jest w ogóle herbata. To jest bardzo dobra, to jest herbata. No i nagle gdzieś wyszliśmy, gościu pomyślał, że to dobra, więc wziął tą torebkę i zaczął jeść. O, tfu, jakie to niedobre. Przecież powiedziałeś, że to jest herbata i tą herbatę się spożywa, to jest prawda. Proszę Państwa, bo to herbata, w torebeczce to jest herbata, jak się zaparzy, to też jest herbata. I w słoiczku, taka nie w torebce, to też suszona, to jest herbata. Żeby wypić herbatę, trzeba ją rozcieńczyć, trzeba z niej wyciągnąć esencję i ją przerobić na formę, którą będziemy mogli spożyć. Kiedyś Wam mówiłem o tym plemieniu jakimś, o ile dobrze pamiętam, że wódz plemienia się dowiedział, że dobre dla człowieka minerały są w ziemi i nakazał, że każdy członek plemienia będzie dziennie zjadał łyżkę ziemi, tych skał, bo tam jest magnez, wapń, potas, nie wiem, nie jestem specjalistą. No oczywiście biedne te murzynki czy Indianie pluli tą skałą, ale to dla zdrowia. Tak, kochani, nasz organizm potrzebuje minerałów, które są w ziemi, ale my to jemy przez pośrednictwo roślinek. Roślinka korzonkami wyciąga potas, magnez czy co tam jeszcze i my dopiero to zjadamy. Żeby się napić herbaty tej, co jest w torebeczce, trzeba wrzątku, on wyciągnie z torebeczki i zrobi się struktura, którą nasz organizm przyjmie. Dlaczego o tym mówię? Niech mi wszyscy znający się na teologii wybaczą i słuchający tego. Pan Jezus jest jak torebka herbaty. Jeśli chcesz Pana Jezusa naśladować, mówisz, muszę Go zrozumieć i Go naśladować i robić to, co On kazał, to będziesz pluł dookoła i mówił, nie dam rady tego zjeść. Przeczytałem w te wakacje zdanie, które zszokowało mnie. Gdyby nie Duch Święty, bo do Niego zmierzam, to śmierć Jezusa na Golgocie to by była prywatna sprawa Pana Jezusa. On złożył ofiarę i poszedł do nieba. Tylko On złożył ofiarę. Ale jest Duch Święty, który z Golgoty, przepraszam za to porównanie niefortunne i nieprecyzyjne, rozlewa Pana Jezusa, jak woda rozlewa herbatę po całym dzbanku i wszyscy mogą ją pić. Kochani, dlaczego mówię? Bo my chcemy Pana Jezusa zjeść rozumem i silną wolą. Jezusa trzeba naśladować, być takim dobrym dla głodnych i biednych jak On i w ogóle kazał być czystym i radykalnym, to ja muszę spróbować. I od lat chodzimy i plujemy i mówimy, nie wychodzi mi, nie wychodzi mi, nie wychodzi mi. A do Ducha Świętego się nie modlimy. Duch Święty to jest roślina, która z Pana Jezusa zmartwychwstałego bierze i przenosi do nas. Kochani, co ja za chwilę zrobię? Położę tutaj zwykły chleb i zwykłe wino, wyciągnę ręce i poproszę Ducha Świętego, żeby nam, przepraszam, rozlał z Golgoty, bo Duch Święty był na Golgocie 2000 lat temu i ten sam Duch Święty jest tu, On jest poza czasem, żeby nam z Golgoty rozlał na cały Kościół Pana Boga do zjedzenia. Dlatego fatalny błąd popełniają ci, którzy właśnie nieraz przychodzą do kościoła, wysłuchają kazania, mówią, dobra, to ja spadam. Teraz będą te czary mary na ołtarzu, ale to już nie dla mnie. I próbują zjeść Boga intelektem. Nie zjesz Pana Boga intelektem. My jesteśmy za bardzo chrystocentryczni. Dużo się modlimy do Jezusa. Mamy Jezusa naśladować, mamy Jego obrazy, kochamy Go, śledzimy Jego uczynki. Natomiast za mało się modlimy do Ducha Świętego. Błagam, módlcie się do Ducha Świętego, żeby przez Niego do Twojego serca, do zakamarków serca, tam gdzie Ty nie masz wejścia, wglądu, wpłynął Jezus. Duch Święty jest tą wodą, w której jest Jezus. Zresztą to jest to samo. Jezus, tak samo to jest ciekawe porównanie, że herbata ta w torebce i herbata w szklance, to tak samo nazywamy. Bóg, Jezus, Bóg, Duch Święty, Jezus rozlewa się przez Ducha Świętego. To jest ważne, to jest życie.